Sąd Okręgowy w Elblągu w składzie to obecnym po rozpoznaniu w dzisiejszym sprawie z wniosku Mariusza Garskiego z udziałem Olgierda Dąbrowskiego i Jarosława Bożuchowskiego o orzeczenie konfiskaty materiałów referendalnych, zakazanie publikowania materiałów referendalnych, nakazanie przeproszenia, nakazanie zapłaty na rzecz instytucji charytatywnej postanawia oddalić wniosek. Sąd Okręgowy w Elblągu postanawia po rozpoznaniu w dniu dzisiejszym sprawy z wniosku Agnieszki Karłowicz z udziałem Barbary Hadaj-Elamcho, redaktora naczelnego Gazety Ostrowskiej, oddalić wniosek. Jeżeli zaś chodzi o sprawę kolejną, to sąd postanawia po rozpoznaniu w dniu dzisiejszym w sprawie z wniosku Agnieszki Karłowicz z udziałem Ewy Bartnikowskiej, redaktora naczelnego Gazety Olsztyńskiej, także oddalić wniosek.